Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie oraz na prezentację bardzo przydatnego gadżetu. Praktycznie każdy z nas posiada jakieś słuchawki. Jednak co z tymi słuchawkami po użytkowaniu zrobić? Możemy je po prostu gdzieś odłożyć, albo możemy użyć do tego fajnego stojaka na słuchawki. Jak pamiętacie, do tej pory używałem takiego prostego stojaczka za 11 zł firmy A4Tech. Jednak ten stojak ma swoje minusy, o tym powiem za chwilę. Natomiast teraz przyszła pora na znacznie lepszy sprzęt. Będzie to TT eSport by Tronmaltake Hyperion. Czyli taki fajny stojaczek. Jak widzicie, spakowany, zajmuje bardzo niewiele miejsca. Za chwilkę go sobie włożymy, przetestujemy i zobaczycie, jak to wszystko działa w praktyce. Zapraszam do oglądania. Dobrze moi drodzy, w tej chwili sobie jeszcze Hyperiona na chwilkę odłożymy na bok. Powiem Wam, co nie gra z tym stojakiem. Ogólnie jest on bardzo dobry, ale zobaczcie. Jeśli mamy słuchawki, które nie mają w poduszkach memory foam, czyli takiego wypełnienia, które nie jest podatne na ubijanie się, i dłuższy czas będziemy składować słuchawki w tej pozycji, to jak widzicie, są one tutaj bardziej lub mocniej ściskane. Dlatego w tańszych słuchawkach może nam się po prostu to po jakimś czasie ubić. Widzicie wyraźnie, że te słuchawki dość mocno tutaj napierają i się troszeczkę to wszystko ugina. Natomiast w Hyperionie zastosowano zupełnie inny pomysł i słuchawki są podtrzymywane za pałąk górny. Jest to też fajnie rozłożone, tak żeby nam ta poducha z pałąka też się za bardzo nie ubiła. Nawet jeśli troszeczkę tutaj coś by się wydarzyło, nie jest to tak drastyczne jak ubicie się wypełnienia samych nauszników, ponieważ to jest najważniejszy element słuchawek. Gwarantuje on po prostu nam wygodę noszenia. No dobrze. Myślę, że nie będziemy wdawać się tutaj za dużo w szczegóły, po prostu go sobie otworzymy i rozpakujemy. Taki stojak kosztuje jakieś 60 zł, nie jest to suma duża, ponieważ takie coś kupujemy jeden raz i starczy nam naprawdę na bardzo, bardzo długo. Ok, zobaczcie, wszystko spakowane jest tak. Generalnie cały stojak jest z plastiku. Mamy taką fajną podstawę z logo TT eSports. Nie jest ona za ciężka, ale mimo wszystko myślę, że odpowiednia. Mamy fajne antypoślizgi, dzięki czemu bardzo dobrze nam się to trzyma. Stojak A4Tech'a niestety miał słabsze te przystawki. Można go jeszcze przykleić do jednego miejsca, ale wtedy wiadomo, że musimy to odrywać. Ok, teraz go sobie zmontujemy i przetestujemy kilka modeli słuchawek. Ok, moi drodzy, montaż stojaka nie wymaga żadnych umiejętności technicznych. Po prostu te dwa elementy sobie montujemy w otworach, nawet nie trzeba zaglądać do instrukcji, i tutaj z tyłu mamy jeszcze trzy elementy usztywniające, spajające razem ten stojaczek, i to by było wszystko, nie potrzeba do tego żadnych narzędzi. Jedno wskoczyło, drugie i trzecie. Zobaczcie, to gotowy Hyperion. Waga, no cóż, jest i tak cięższy od tego A4Tech'a. Rozmiarowo prezentuje się to tak. No i moi drodzy, zobaczmy jeszcze materiały. Mamy plastik taki fajny, czerwony, przezroczysty. Podstawę z dobrej jakości plastiku. Fajne antypocizgi, to już Wam pokazałem. Oraz tutaj gumę zapewniającą komfort naszemu wypełnieniu pałąka. Czyli po prostu teraz słuchaweczki sobie delikatnie wieszamy. I wygląda to, moi drodzy, naprawdę fajnie i sensownie. Przy okazji sam stojak moim zdaniem wygląda świetnie i bardzo fajnie, myślę, że będzie zdobić Wasze biurko. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację stojaka TT eSports by Tronmaltake Hyperion. Moim zdaniem świetna rzecz, warto wydać te 60 zł i mieć ładnie zmagazynowane, przechowywane nasze słuchawki. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej prezentacji i pozdrawiam Was, cześć!